Cześć, wracam dzisiaj do Dwarf Fortress, gry legendy, skomplikowanego symulatora utrzymywania fortecy krasnoludów. Chociaż ostatnio moja twierdza upadła bardzo szybko, zalana przez okoliczne wody otaczające górę, w której zbudowałem moją fortecę, to mam zamiar dzisiaj postawić drugą fortecę w drugiej górze. Zacznę znowu od generowania świata, gdyż postanowiłem zacząć kompletnie świeżo na nowo. Tym razem rozmiar świata dam sobie na mniejszy, albo na mały. Ok. Historia tego świata niech trwa 100 lat. Ilość cywilizacji ustawimy na niską, ponieważ nie chciałbym zostać zmiażdżonym przez jakąś potężną cywilizację już na samym starcie. Ilość tutaj damy na low. Miejsc, tak? Ilość bestii damy sobie też na niską. Brutalność świata dam sobie na bardzo nisko, gdyż nadal się uczę tego tytułu. I pojawianie się minerałów damy sobie wszędzie. Niech te minerały będą wszędzie. Generujemy świat. I rozpocznę zaraz przygodę kolejnej siódemki krasnoludów, których karawana przybędzie pod pewną górę. Zobaczymy, gdzie gra mi teraz poleci rozstawienie swojej fortecy. Mam nadzieję, że wokół nie będzie żadnych akwenów wodnych, gdyż ostatnio okazało się to zgubą dla mojej małej społeczności krasnoludzkiej i już widzimy, jak tworzy się świat. Gramy teraz. Mapa wygląda dość ciekawie. Mamy tu i wielkie góry. Mamy rzeki, jakieś akweny wodne, dużo lasu. Zaczynamy. Świat jest teraz zapisywany. Wraz z wszystkimi tymi magicznie wygenerowanymi rzeczami, które w każdym nowym świecie Dwarf Fortress się pojawiają. Typ gry to oczywiście forteca, tryb przygody jeszcze nie jest dostępny, ale gdy tylko się pojawi, na pewno go wypróbuję. I ostatnio napisaliście mi, żebym zawsze sobie sprawdził tryb legendy, gdyż to pokazuje mi dokładne informacje o świecie, który został wygenerowany. No i widzimy tutaj historia planety przeznaczenia, tak? Tak się nazywa mój świat, planeta przeznaczenia. I mamy tutaj na przykład, nie będę tego wszystkiego pokazywał, ale sprawdźmy sobie na przykład kroniki. Mamy dwie kroniki, erę mitów i erę legend. W erze mitów było 7582 wydarzenia ważne dla tej ery, a w erze legend 12728, więc jak widać dość sporo. I w erze mitów widzimy, że wszystko po kolei, według lat, wszystkie najważniejsze wydarzenia. Era mitów była czasem, kiedy żyli bogowie oraz potężne bestie nadal chodziły po tej planecie przeznaczenia. I można tutaj sobie absolutnie wszystko przeczytać. Ja generalnie na pewno kiedyś jako mistrz gry prowadzący papierowe sesje RPG wykorzystam sobie jeden taki wygenerowany świat, ponieważ one są generowane z taką pieczołowitością i z takim poziomem detalu, że to jest aż zatrważające. Tutaj weźmiemy przykładowe wydarzenia, nie wiem, z roku 43, tak? W 43 roku pieczęć czerwonych ksiąg założyła Kayrill miasto, tak? Artefakty wspomnień czerwonych ksiąg stworzyły ekspedycję, żeby odzyskać Standard Gate. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz tego wszystkiego przeglądał, ponieważ te wygenerowane nazwy nic mi nie mówią. Ale w każdym momencie, rozumiem, możemy sobie do tego trybu legend wrócić i przeczytać, co też w naszym nowo wygenerowanym świecie się działo. Dobra, krasnoludy, ruszamy. Mija trochę czasu. Chociaż ostatnio ten początkowy tutorial przeszedłem, to myślę, że sobie go powtórzę. Tutaj gra mi zaleca to miejsce na rozbudowanie mojej twierdzy. I muszę uważać, ponieważ widzę, że to miejsce jest już przy rzece. Co ostatnio okazało się absolutną zgubą dla mojej karawany. Możemy przesunąć kamerę w kilka stron. Tutaj widzę akweny wodne. Jest też sporo lasu. O, sporo lasów. Jest trochę roślinności. Tutaj rzeka kamienista. Super. Ale my sobie
Można oczywiście przybliżyć kamerę, odsunąć ją. Tutaj przeskoczę szybko te pierwsze tryby i wykopiemy sobie na przykład... O, tutaj wygląda to całkiem nieźle. Na wejście do naszej pierwszej fortecy ta góra zdaje się być dość spora, sporej wielkości. Rzeka płynie w dół. Albo po tej stronie, gdzie jest ta moja karawana? Karawana jest tutaj. Dobra. O, tutaj nieopatrznie zacząłem zmieniać piętra. Muszę zoomować. I powiedzmy, że tu sobie zaczniemy kopać. Otworzę tryb kopania. Wykopiemy pierwszy tunel. Niech będzie taki, o, taki tunel. I mamy rozpocząć od budowania schodów. Ale ja nie chcę na razie budować schodów. Nie chcę na razie rozkładać magazynów. Nie chcę, o, ale mogę zacząć już rąbać drewno moimi krasnoludami, więc zaznaczymy sobie cały ten obszar do tego, żeby pozbyć się, albo nawet, o, cały ten obszar do tego, żeby pozbyć się tych drzew. Dobra. Myślę, że mogę otworzyć tryb budowy. Jeszcze nie. Zamkniemy to. Odwołamy czerwony alarm. I pierwsze zadanie mojej siódemki krasnoludów to przygotować się na nadchodzącą zimę. Żeby to zrobić, musimy postawić posterunek handlowy, zanim nadejdzie zima, i zebrać na tą zimę odpowiednią ilość zapasów. Dobra, sprawdźmy sobie, jak nasza pierwsza siódemka wygląda. Naszej drużynie przewodzi Mebzut Keshkaloslan, lider naszej ekspedycji, zwany również Swelterwindem. Nie ma na razie pracy, czuje się dobrze. Jest dość adekwatnym organizatorem, tak? Czyli zna się na tym. Oprócz niego jest też Imush Endonkol Mason, czyli kamieniarz, tak? Super. Mamy też Tulona Kiwishmoziba. Jest to krasnoludka, która zajmuje się sadzeniem roślin. Następna krasnoludka to Orlons Torlunkater, 79-letnia, która zajmuje się ścinaniem drzew, tak? Oprócz tego mamy Rigot Baksumela. Proszę bardzo, ona zajmuje się wykuwaniem metali. Super. I gdzieś tu jeszcze jest jakiś krasnolud. Jest. Jest Asen Sodelist, górnik, bez pracy, 64-letni, dość młody. I to chyba tyle. Jeszcze tutaj, przepraszam, rybaka mamy, Toltira Alduzerfona. Nazwy tych krasnoludów są przepiękne. Dobra, jak już wiem mniej więcej, jak wygląda siódemka moich krasnoludów, bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że ruszą tutaj. Dość daleko jest ta karawana postawiona. Chyba że miałem od razu zacząć kopać tutaj, ale my się trochę przesuniemy. Tutaj jest piasek, ok. Ściany z piasku mają to do siebie, że nie będą chyba zbyt stabilne, ale przekonamy się zaraz. Piasek po chwili ustępuje innym formacjom kamiennym. Zanim zaczniemy kopać dalej, to już tutaj mogę sobie postawić kilka rzeczy. Tutaj postawimy pokój, w którym wybudujemy pierwszy magazyn. Tak, to będzie pierwszy magazyn na wszystko. Oraz musimy od razu zacząć przygotowywać tak zwane pożywienie dla naszych krasnoludów. Co prawda mógłbym najprawdopodobniej, tak podejrzewam, zbierać te wszystkie tutaj jagody i inne roślinki, które rosną na powierzchni, ale nie chcę tego na razie robić. My jako krasnoludy mamy inne sposoby na to, żeby się żywić. Dobra, tu wykopiemy niższy tunel. Gdzie jest nasz górnik? Górnik przybywa. Zaczyna kopać. O, tutaj właśnie jeszcze strefy nie zaakceptowałem. Muszę ją zaakceptować, tak? I damy sobie tutaj wszystko, albo nie. Damy sobie prawie wszystko. Nie chcę, żeby tutaj były zbierane korpusy martwych. Nie, przepraszam, jak to tutaj? O, żadne korpusy i żadne śmieci. Tak. Żadnych śmieci. Super.
I mamy tutaj już to wszystko przygotowane. Słychać, że nadchodzi burza, bardzo niedobrze. Ale krasnoludy zbierają się powoli, super. Wykopany kolejny tunel, co oznacza, że z tego tunelu możemy wybudować kolejną jamę. Mniej więcej tutaj, super. Górniku, wracaj do pracy. Mamy tylko jednego górnika, póki co. Ale już pierwsze drewno i inne składniki zostają przeniesione. Tylko że górnik nie kopie, zajmuje się przenoszeniem, ale to rozumiem, dopóki nie przeniosą te wszystkich rzeczy z karawany, to jeszcze chwilę będą przenosić, a górnik dopiero za chwilę zajmie się kopaniem. O, wrócił. Świetnie, dobra robota. Asen. Kopię to w białym piasku. Boję się, że ten biały piasek może okazać się zgubą dla mojej drugiej góry, no ale przekonamy się wkrótce. Póki co Asen dzielnie kopie. Jeszcze trochę tutaj ma do wykopania. Sobie popatrzymy. O, jest już prawie zrobiony. I zajmiemy się... Teraz zbudujemy sobie tutaj jakąś farmę, tak? Jak tylko wykopana zostanie. Ok, farming. I co ja tutaj mogę zrobić? Mogę wybudować rzeźnika. Mogę wybudować coś, co zajmuje się gotowaniem alkoholu. Ale dobra, najpierw, żeby gotować alkohol, musimy mieć rośliny. Tak domyślam się, więc zaczniemy od farm plot. Powiedzmy, że gdzie mogę to wybudować? Użyj najbliższych materiałów. Dobra. I brakuje mi tutaj. Nie mogę czego? Nie mogę tutaj nic wybudować. Brakuje mi wody. Okej. Czy mogę to tu? O, mogę tutaj wybudować. Albo na tym piasku mogę budować. Dobra. Nie mogę budować na tym rodzaju kamienia. Czyli to miejsce zmienimy sobie na jakiś workshop. Niech to będzie tartak, gdyż mamy dostępnego krasnoluda, który zajmuje się czymś takim. A tutaj spróbuję dokopać się dalej do większej ilości piaskowca, na którym będę mógł postawić farmę. Tak przynajmniej myślę, że będzie to dobre rozwiązanie. No i niestety budowaniem naszego tartaku zajął się nasz górnik, ale już wraca do swojej roboty. Więc możemy tutaj, o nie, tutaj możemy dodać nowe zadanie. Zróbmy sobie drzwi do fortecy. To chyba pierwsze, co chcę zrobić. Następne, co chcę zrobić, to zacząć łóżka dla moich krasnoludów produkować. 7 krasnoludów oznacza 7 łóżek. 4, 5, 6. Będziemy mieć 7 łóżek, super. I tutaj zaraz ta krasnoludka, która jest odpowiedzialna za... O, dokładnie. Nasza krasnoludka wyspecjalizowana w obróbce drewna zajęła się produkowaniem tych rzeczy. A nasz kochany górnik właśnie skończył wykopywanie kolejnej sali, więc chyba tutaj będzie można zbudować teraz tą farmę, tak? Ok, da się, super. Coś takiego. Zbudowano farm plot. Czy jest skończony? O, właśnie górnik robi tutaj zadanie zrobione. I co możemy zrobić? Kilka różnych roślin. Tylko jak tu znaleźć ich opis? No właśnie, nie ma opisu, trochę to brakuje. Ale gdzieś w jednym z poradników, które widziałem, zalecano, żeby zacząć od plump helmets. Dobra, więc zasadźmy te plump helmets, ponieważ one niby rosną cały rok. Dobra, tutaj produkuje się nasza ta... O, proszę bardzo, pojawił się Metal Crafter i Mason oraz nasz lider ekspedycji. Wszyscy, raz, dwa, trzy, cztery, piątka krasnoludów zajmuje się sianiem. I proszę bardzo, pojawiły się pierwsze zasadzone rośliny.
Co oznacza, że nasz górnik może kopać dalej, tak? Niech on wykopie tutaj trochę dalszy tunel. A w tym samym czasie jeszcze mogę coś zbudować do tego jedzenia. Produkcja alkoholi, super. Czy mogę to zbudować obok siebie? Mogę. Więc powinno to tutaj też od razu produkować mi alkohol, więc będziemy mieć co jeść, będziemy mieć co pić dla krasnoludów. Nasz lider ekspedycji zajął się budowaniem miejsca, w którym będzie produkowany alkohol. Jeszcze jest skonstruowany, można coś budować i wyciągnąć go z... O, mogę wyciągać alkohol z roślin, super. Więc bierzmy ten alkohol z roślin. Czy 4? 5, ok. Mamy to. Tymczasem górnik kopie dalej. Trzeba będzie drugi magazyn zbudować. Tym razem na to całe drewno, które już moje krasnoludy zdążyły wykopać. A nasz stolarz po skończeniu łóżek może... Mamy już drzwi, tak? Chyba mam zbudowane drzwi. Więc drzwi postawimy przy wejściu. Na razie będą drewniane, ale nie powinno to nam przeszkadzać. A nasz górnik może kontynuować budowanie kolejnych magazynów. Tym razem zrobimy większy na całe te drewno. I następne, czym się zajmę, to budowanie hali spotkań. Tak mi się wydaje. Albo wykopiemy sobie tunel w dół i będziemy myśleć dalej. Na razie górnik niech się tym zajmie. Alkohol się chyba tworzy. Wyciągnij z roślin więcej alkoholu. Tak jest. Poza tym tutaj będziemy potrzebować jeszcze na pewno stoliki do naszej hali spotkań i do naszej jadalni. Więc budujemy stolików trochę. Mamy 7 krasnoludów, więc 4 stoliki i trochę krzeseł jeszcze. 7 krasnoludów to 7 krzeseł. 3, 4 na razie. Ok. Tutaj nasza Olona będzie zajęta. Mamy zbudowaną pierwszą farmę. Czy tu coś rośnie dalej? Rośnie, ale nie mamy już ziaren. Ok. To się zaraz zastąpi. Muszę zbudować na pewno. Wiecie co, tutaj to rozszerzę i zbuduję tutaj magazyn na drewno, żeby mieć blisko, a tutaj postawimy kamieniarza i będziemy zbierać kamienie. Taki jest przynajmniej plan. Mamy środek wiosny, więc jeszcze trochę czasu jest. Pracujemy. Jeszcze trochę... Mamy trochę ziaren. Ok. Kolejny workshop. Tym razem coś związanego z kamieniarstwem. Stoneworker. Super. Stoneworkera postawimy tutaj. Tutaj postawimy od razu magazyn na kamień. Ok. Drzwi zbudowane, pięknie. Kto będzie się zajmował kopaniem? Nasz lider ekspedycji to wybuduje? Nie wiadomo. Na razie zbieramy wszystkie kamienie. Trzeba jeszcze ustalić, gdzie będzie śmietnik. Więc tak. Wykopiemy sobie jeszcze tutaj na przykład miejsce. Łóżka zrobione, super. Kamieniarstwo zrobione i jeszcze się zbudował. O, super. I mogę coś nowego zrobić. Ołtarz, drzwi, dobra, to zbudujemy kamienne drzwi, to na pewno. I zastąpimy te drewniane. I co jeszcze tutaj mogę zbudować? Statuę z
stół, tron. Na razie stół i tron nie są nam potrzebne. Na razie nam jest potrzebne zebranie tego wszystkiego do kupy. O, kamienie się zbierają, super. A nasz... Gdzie jest nasz kurnik? No, średnio zadowolone są moje krasnoludy. Lider ekspedycji pracuje jako kamieniarz, chociaż mamy kamieniarza. I teraz magazyn się napełni. Dawaj. Czy ktoś tu się zajmie, drodzy państwo? O, wrócił, zaczął się tym zajmować. Może tutaj drugą farmę zbudujemy. W sumie, jak tu jeszcze jest ten piaskowiec. Dużo piasku oznacza dużo możliwości zbudowania farmy. Ok, zatem tutaj sobie postawimy jeszcze. Chociaż farma może nie. Ten trade depot. A, nie mam miejsca, ok. Ale mogę go postawić na zewnątrz, tak? Chociaż to trochę niebezpieczne tutaj, żeby... Ok. Więc tutaj moje krasnoludy postawią kolejną farmę. Albo nie, nawet lepiej. Będziemy tutaj produkować od razu alkohol. Nie mamy go tutaj, dobra. Więc wracamy do farmy. Tak, o, i zbudujemy, proszę bardzo, jaką piękną farmę. I znowu nasz kamieniarz się tym zajmuje. Co robi reszta ekipy? Nadal przebywa tutaj. Potrzebujemy jeszcze zagrody dla zwierząt i kilka innych rzeczy. A to zaraz, najpierw zbudujemy farmę. Ok, farma zbudowana. Trzeba magazyn wybudować na drewno. Tutaj poszerzymy. O! I wykopiemy sobie wielki magazyn na drewno. Dziewiętnasty, ok. Czas mija. Nasz dzielny górnik kopie. O, co tu się pojawiło? Muchy nam się pojawiły. I muchy nam tu latają. Niedobrze. Co się stało z tymi muchami? Czyżby kot je zabił? Nawet koty mają swoje charaktery. Spójrzcie. Po kąpieli kocica była zachwycona. Ale była zdenerwowana, kiedy złapał ją deszcz. No to zachowuje się jak prawdziwa kocica. Tylko te muchy mnie denerwują. Czemu mi tu latają po mojej twierdzy? Jak się pozbyć much? A, na razie wiosna, więc pewnie przyjdzie jesień albo coś, to te muchy wymrą. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, nie można tutaj czegoś budować. Dobra, zbudowaliśmy. I potrzebujemy jeszcze dwa razy storage, tak? Jeden na drewno. Ok, czyli tak. Tutaj postawimy magazyn na drewno. Super. Tutaj rozkażemy, proszę, ile już nabudowaliśmy, ale rozkażemy jeszcze zbudować... tak, a niech będą kilka toporków. No, kubki, jak najbardziej, które pozwolą nam zbierać coś. Mak, to jest kubek, nie? Ale nie widzę, więc niech na razie będą koszyki. Koszyki, no i przede wszystkim beczki nam się też przydadzą. Ok. Zbudowane. To mamy. Czas kopać dalej. Wykopmy sobie na przykład tutaj tunel. O, tutaj zróbmy halę spotkań, taką pierwszą. I potem będziemy się zastanawiać nad kopaniem dalej. Dobra, przenoszę drewno, moje krasnoludy. Zobaczmy, jak to wygląda.
daleko do tej karawany. Potrzebujemy drewna i potrzebujemy, żeby się te muchy stąd wydostały. O! Co jest, mój drogi przywódco? Jesteś usatysfakcjonowany, tak? Bardzo mnie to cieszy. Ale i tak mi spada zadowolenie wśród krasnoludów. Podejrzewam, że dlatego, że nie mają gdzie spać ani nic takiego. Natomiast zaraz się nasz kowal tym zajmie. Czy mogę kogoś więcej tutaj zwerbować do tego? Na razie niech przenoszą te drewno. Jak tam mój przywódca? Praca. Okej, okay. Zostań kowalem na chwilę. Kowalem. Zostań górnikiem, przywódco. Pokaż wszystkim, jak to się robi. Przywódco. Miałeś zostać górnikiem. Jak zostałeś górnikiem, to pokaż mi, jak dobrze kopiesz. Wykop tutaj tunel w dół i zbudujemy tutaj kilka sypialni, co? Tu zbudujemy sypialnię. O, nie. Tu zbudujemy sypialnię. Tutaj będą takie dwie. I tutaj. Okej. Okay. Ciekawe, czy się tym zajmie. O, Metal Crafter też znudzona. Więc... O, musiała pić bez używania goblet, cup or mug. Dobra. Więc zostań na razie górnikiem. A tutaj... O, naszym tym zbudujemy... Gdzie jest goblet? Nie mogę na razie, okej. Okay. Dobra, to jeszcze troszkę beczek zrób. I... Słuchajcie, jak pada deszcz. Trzeba jeszcze zrobić. O, jest! Nasz lider zajął się kopaniem, super. On wykopie tutaj miejsce, w którym krasnoludy będą sobie spały. Rosną nam. Wspaniale. Nasze grzyby to są, tak? I te muchy mi jedzą grzyby chyba. O nie. Co za bestie. Tutaj proszę, wszyscy zajęli się kopaniem. Więc już teraz możemy zrobić... tak. Meeting area. Niech będzie postawiona tutaj. Ok. Akceptuj. I... Dining hall postawimy tutaj. Super. Chociaż nie. Jeszcze dining hall. Niech tutaj będzie ten meeting hall. Gdzie? Meeting area. Niech będzie większy. No, gdzie to postawić? Dobra, niech będzie tutaj. Tutaj sobie wykopiemy dalej. O, drogę. Tu mamy postawione kilka... miejsc do spania. Dobra, mamy to. Więc możemy ustalić kolejną strefę. Sypialnia. Tutaj. Akceptuj. I jeszcze sypialnię postawimy. Tutaj. Nie pokazuj znowu. Ok, dwie sypialnie zrobione. Więc w tych sypialniach możemy postawić łóżka, tak? Jedno łóżko. Lepiej chyba skrótami klawiszowymi. O, B, F. Jak jest łóżko? B. Ok. Postawimy cztery łóżka. Jeszcze mamy trzy. Raz. Dwa. Trzy łóżka. Super. Zaraz będzie zrobiona nasza pierwsza. Tak, tutaj jest miejsce spotkań. Ok. Tu sobie zrobimy jadalnię. Taką wielką. Akceptuj. Nazwijmy ją jadalnia. Ok. I w jadalni trzeba by postawić trochę mebli, tak? Czyli mamy stół wielki i mamy kilka
stołów. Mniejszych. Raz. Stół to T. Skrót. OK. Trzy. Cztery stoły. Pięć stołów. Nie mamy stołu już. OK. Ale mamy krzesła. Skrót R. Postawimy sobie kilka krzeseł. Dwa. Trzy. Cztery krzesła. Trzy krzesła mamy. OK. Muszą wystarczyć na chwilę obecną, zanim nie rozkażę tutaj zbudować ich więcej. Zbudujemy trochę więcej. Mamy jeszcze tutaj krzesła. Dobra. Zbierając stąd chyba krzesła, porozstawiać je. Stawiają pierwsze stoły, pierwsze krzesła, super. I jeden z krasnoludów już odpoczywa. Ekstra. Następne, co muszę zrobić, to wykopać miejsce dla moich zwierząt, które jeszcze tu mamy. Powiedzmy, że dla zwierząt drogę, zagrodę zbudujemy tutaj. I tutaj z tego miejsca spotkań, które w ogóle można by przemalować, myślę. Tak. Przemaluj. Na jaki kolor? Dobra, niech na razie przemalują to. Hala spotkań. Mojej drugiej fortecy. OK. I mamy kolejną strefę, tym razem dla moich zwierząt. OK. Zagroda. Mam nadzieję, że to jest zagroda dla zwierząt. Tak? Jest zagroda dla zwierząt. Super. Meeting Hall też powinien mieć trochę krzeseł, więc zbudujmy z kamienia kilka stołów. Dwa, trzy, cztery stoły, powiedzmy. OK. I co? Moje zwierzęta się tu nie zbierają. Mam jeszcze kilka rzeczy do zostania, do pozostawionych przy karawanie. Kamieniarz pracuje, czy mu tutaj nic się nie dzieje? O, proszę bardzo, możemy gotować rzeczy z rośliny. Dokładnie to drinki. Super. OK. I tu mamy resztki szczura. OK. Trzeba jeszcze zrobić zdecydowanie miejsce na śmieci. Te miejsce na śmieci wykopiemy sobie gdzieś, powiedzmy, że tutaj, tak, i tu będzie taki śmietnik przy wejściu. Poza tym trzeba by zbudować kilka drzwi. Drzwi tutaj postawimy i gdzie są drzwi? Tutaj postawimy kolejne drzwi. Nie mamy drzwi. OK. Czyli tutaj wchodzimy, żeby zrobić kilka drzwi drewnianych. Ktoś się tym powinien zająć. Nie widać na razie, żeby mi się te zwierzęta tu zbierały. Baraki jeszcze potrzebujemy. O, okej, czyli sypialnię musimy zabudować ścianami i drzwiami. Czyli te miejsca muszę zmienić sobie tak.
Usuń tą strefę. Usuń tą strefę. I zrób sobie, o, dormitory. To jest miejsce, w którym jakby można mieć kilka łóżek. Super. A prawdziwe pokoje dla nich zbudujemy dopiero na niższym piętrze. Okej. Okay. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kopiemy. Dodatkowo można już zacząć kopać dalej. I zrobić tutaj przejście na drugi poziom, tak myślę. Na drugim poziomie zbudujemy już prawdziwe miejsca. W ogóle tutaj powinienem postawić ten trade depot, tak? Czyli punkt handlowy. Jakby ktoś chciał odwiedzić naszą fortecę, to dobrze by było, o, żeby ten posterunek stał na zewnątrz. Rośną sobie nasze roślinki, ale te muchy zjadają mi nasze grzyby. To są grzyby chyba, tak? Popatrzmy bliżej. Wygląda na grzybek, okej. Okay. Zbudujemy tutaj teraz kolejną strefę. Okej. Okay. Wysypisko śmieci niech będzie tutaj. Wysypisko śmieci. Okej, okay, zbudowane. Tak? Mamy to? Mamy to. Jest wysypisko śmieci, super. Jest kopanie. Czas wykopać schody w dół. I zejdziemy niżej. Tutaj. Tak jest. I stąd można potem... Okej, okay, tu są akweny wodne. Podwodne raczej. Więc będziemy rozbudowywać, a tu koniec, ok. Czyli rozbudujemy się na południe. Jak ktoś tylko przybędzie kopać. Muchy dalej mi latają. Stoisko jest, kamienie są. Trzeba więcej, chyba więcej tych pomieszczeń na kamienie też wykopać. Okej, postawmy tutaj drugi magazyn. Jak tam na dole? Jeszcze nikt nie zaczął nic na dole. Na niższym poziomie. Drzwi cały czas używane, super. O, tutaj gra mnie informuje o tym, że znaleźliśmy kilka cennych kruszców, tak? Niestety muszę wygooglować, co te kruszce zrobią i widzę, że ktoś został przez swoją pracę cieślą. Super. Tutaj budujemy dalej. Okay, zbudowane zatem kolejne stanowisko dla kamieniarza. Kamieniarz. Ok, będzie zadowolony. Będzie miał dwa magazyny. Jak tam na dole? Jeszcze nikt nic nie zaczął. Trade depot postawiony. Nie potrzebujemy nikogo. Przed twierdzą znajduje się punkt handlowy. Super. Jak to tu wygląda? Na karawanie jeszcze kilka rzeczy jest. To jest śmietnisko. Ale już mamy trzech zadowolonych. Ok, czyli powoli, powoli zadowolenie w naszej twierdzy wzrasta. Na dole jeszcze nic nie ma rozbudowanego. Czas zbudować trochę ścian. Konstrukcja, ściana. Ok, czy mogę postawić tutaj ścianę? Mogę. Ekstra. O. Tak. I chwila. Czy mogę również postawić tutaj drzwi? Mogę. Oj, chyba zabudowałem tą ścianę. O, teraz będzie możliwe. Musiałem zrobić dziurę w ścianie, żeby się zmieściły w niej drzwi. Potrzebuję ścian, ok. Więc najpierw zbudujmy ścianę. Ktoś już tu, jakiś kamieniarz buduje. Piękna ściana. Tak,
mamy ściany zbudowane. Pierwsza kamienna ściana i oznacza to, że możemy postawić drzwi do naszej dining hall. Tak. I od razu zająć się też budowaniem kolejnej ściany. Tutaj. I postawić krasnoludy ścianę też tutaj. Super. Możemy też od razu ścianę postawić tu. I kilka drzwi, tak? Drzwi niech będą tutaj. Super. Ściany są konstruowane. OK, więc kolejne drzwi. Ale tu powoli zaczyna wyglądać jak prawdziwa Moria. To moja druga góra. OK, tylko pewnie się to skończy katastrofą. Dobra, tutaj do tego śmietniska też trzeba by postawić drzwi. Przez badań jak maniak, jak się nauczyłem budować drzwi. Budować więcej drzwi. OK, to trzeba odrzucić. Dodać trochę drzwi. Drzwi i jeszcze kilka beczek, nie? OK, beczka numer 1, beczka numer 2, super. I sobie ktoś tu będzie pracował. Jak tam na dole? Jeszcze nie zaczęliśmy kopać, ale to zrozumiałe. Jak tam strefy? Zwierzęta. Tutaj mamy co? Miejsce spotkań, tak? Więc w tym miejscu spotkań też by się przydały jakieś stoły. Jeden stół to za mało. Nie, B. Te. Dwa stoły w miejscu spotkań. Nie mamy krzeseł. O, tron muszę wybudować? Aha, hala spotkań wymaga tronu. Dobra. Jak wymaga tronu, to my ten tron jak najbardziej zrobimy z kamienia. Super. Czekam, aż ktoś tutaj się zajmie tym dokończeniem ściany. Tak? No, znowu mamy trzech niezadowolonych, ale jeden jest już bardzo szczęśliwy z naszych krasnoludów. Super. Sobie tutaj wszyscy wędrują, ściana niedokończona. O, w końcu ktoś się zajął konstrukcją tej ściany. Ale nie dokończył. Natomiast czy mamy drzwi już dostępne? Biedne krasnoludy. Nie mają nawet drzwi. Drzwi. OK, mamy drzwi. Super. Będą zbudowane. Te muchy mnie tu irytują, ale okej. Jakoś przetrwamy. Drzwi zrobione. Koń stanął sobie tutaj. Proszę Państwa, wbudował się w ścianę. I przeszkadza. I na póki co. O, idźmy wyżej. Czy mogę już postawić tron? Czy tron został zrobiony? Chyba tak. Mamy tron pierwszy, więc meble. Gdzie są trony? Konstrukcja. Nie. O, wzmocnienie trzeba zbudować. Fortyfikacja. Super. Ściany. Schody. Pułapki. Meble powinien być nasz tron. Krzesła, ale ja nie chcę krzesła, ja chcę tutaj. Dobra, możemy postawić jedno krzesło tutaj, ale ja chcę znaleźć miejsce, w którym mogę wybudować mój tron. Gdzie jest tron? Nie mam tronu.
Gdzie jest tron? Mamy zbudowany ten tron? Mamy. Dobra, na razie zostawmy to tak jak jest. Jest gdzie spać, jest co jeść. Mamy 200 tych, okej, to teraz może już zwolnimy z gotowaniem. Mamy dużo, dużo, dużo picia. Potrzebujemy więcej jedzenia. A proszę bardzo, tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, żeby hodowano grzyby. I tu tak samo, super. Tylko gdzie by tu teraz... Gdzie by tu ten tron postawić? Okej, chwila. Czy ja tu mogę... Okej, tawerna będzie na dole. Ja potrzebuję postawić mój tron. Wyrównywanie ścian, tak? Okej, wyrównamy ściany tutaj. Nie, na razie nie będziemy się tym zajmować. Na razie muszę postawić ten tron. Nie ma. Okej. Więc... pułapki, drzwi... No nie ma tego tronu. Chyba muszę... Nie jak krasnolud, ale użyć mocy. Użyć mocy internetu. Żeby odnaleźć ten tron. Co mi internet podpowie? Jeszcze nie wiem. Póki co próbuję się skupić. Konstrukcja? Most? Nie. Fortyfikacje? Nie. Maszyny. A maszyna też nie bardzo. Okej, nie potrzebujemy tego. Pułapki. Proszę bardzo. Mogę rozstawić tutaj, o, pułapkę przed fortecą i użyć do tego kilka włóczni. Dobra. Ustawimy pułapkę przed fortecą. Mam nadzieję, że nikt z moich tam nie wejdzie na tą pułapkę. A w tym samym czasie postaram się znaleźć to miejsce na tron. Mamy już wczesne lato, zaczyna padać. No właśnie, tron powinien być na meblach. Mogę postawić tutaj tron. Nie mamy dostępu do tronu. Dlaczego nie mam dostępu do tronu? Skoro tron mam tutaj. A nie mam już. Już chyba postawiłem ten tron, tak? Mam, to jest tron, proszę państwa. Ok, czyli tron już dawno postawiłem, po prostu tron trochę wygląda jak krzesło. A jak na dole? Co my tutaj robimy? Drogie krasnoludy, przenoszą coś jeszcze z tej naszej karawany, którą postawiłem dość daleko. Dobra, to niech sobie poprzenoszą. Tutaj się wszyscy zajmujemy farmieniem. Pułapka rozstawiona. Jakby ktoś chciał nas napaść, to mamy. Dobra, to chciałbym teraz, żeby ktoś się naprawdę zajął. Zejdźmy niżej. Chciałbym, żeby ktoś faktycznie się zajął. O, w
wykopaniem tutaj takiego dłuższego tunelu. Super. I o, zwierzęta marzą. O, dawaj, niech któryś tu zacznie kopać. Póki co w sali tronowej więcej zwierząt niż ludzi, ale rozumiem to. Trzeba by też zbudować więcej magazynów. Dlatego czas na kolejne kopanie tutaj. No i tu od razu zajął się tym kopaniem. Czyli coś robię nie tak. Dobra. Jak już się tutaj zająłeś kopaniem, to możemy to chyba usunąć. Bo zostało wykopane. Tutaj możemy zbudować kolejne pomieszczenie. Chociaż nie chcę pomieszczenia, chcę schody w dół. Zbuduj mi tutaj schody w dół ktoś. Okej, i tutaj. To oleć. To olejemy. Okej, schody się budują. Jest, mamy schody. Dobra, zatem ze schodów zbudujemy po prostu w ten sposób tunel. I proszę, nasz lider się pojawił. Zaczyna kopać. Tymczasem poziom wyżej. Dobra, to z dołu możemy sobie tutaj zrobić przejście pomiędzy tymi dwoma poziomami. Natomiast tutaj, jak już nasz lider wykopie, o, natrafił na jakiś lepszy rodzaj kamienia i proszę, już teraz rusza podziemny tunel naszych krasnoludów na niższym poziomie. Jak tylko ten tunel zostanie wykopany pomiędzy dwoma, o, dokładnie, pomiędzy dwoma miejscami, zajmiemy się dalej budową. Okej, ale tu jeszcze nie ma schodów. Co tu się dzieje? Tu i tu. Super. Można też rozkazać pierwszy tunel, kolejny tutaj wykopać. Jako że mamy 7 krasnoludów, to trzeba zbudować 7, rozumiem, różnych miejsc, w których mogą odpoczywać. Póki co w sali tronowej odpoczywają sobie zwierzęta. Zerknę przy okazji, jak tam nasz przywódca, jak on sobie radzi. O, czuję przyjemność z powodu tego, że często przechodzi obok bardzo dobrze postawionych drzwi, czyli jest zadowolony z tego. Jest też zadowolony ze stołu, ale jest zdenerwowany wtedy, kiedy jest, łapie go deszcz. No póki co będzie łapał moje krasnoludy z drugiej góry deszcz, ponieważ jeszcze mamy sporo rzeczy do przeniesienia z karawany. Ale zejdźmy poziom niżej i zobaczę, kto tutaj jest. Wrócił mój górnik. On tutaj zaraz zaaranżuje te niższe podziemia. I skupimy się tutaj na budowaniu kolejnych rzeczy. Dobra. Górniku, czekaj. Jest. Nie ruszaj się. Czas kopać dalej. Tym razem będziesz kopał tutaj. Wykop nam może nie tak blisko wody, ale mniej więcej taki tunel. Przyszła mu pomóc Rigot. Właśnie, jak oni się... Cała trójka jest. Ok, zobaczmy, jak nasz górnik, jak on sobie radzi. O, nasza górniczka Asen jest bardzo zadowolona, ponieważ wyspała się w dobrej sypialni. No oczywiście, że tak, ma w tej sypialni wspaniałe łóżko. Dobra, ale póki co tutaj cała trójka niech się skupi na kopaniu. Kopcie, kopcie, krasnoludy. Gdzieś na dole czyhają skarby i musimy się do nich dokopać. I powiększyć naszą fortecę. Póki co nie jest tak źle. Tutaj nie mam schodów. Muszę to zaraz naprawić, żeby zrobić ten tunel. O, taki podziemny. Dobra, jesteśmy tu. Czas na kolejne warsztaty.
Więc jak już tutaj kopiemy, to tutaj sobie zbudujemy taki większy warsztat niżej. Przyszła kolejna górniczka kopać, super. Tutaj zaraz jej pomogą. I co my tu mamy? Tutaj coś się kryje w tym. Ok. Jakiś inny rodzaj kamienia. Muszę poczytać o tych różnych rodzajach kamienia w Dwarf Fortress. Od tego zależy. O, 13 nas jest. Co tu się wydarzyło? Ktoś tutaj przybył do nas. Proszę bardzo, jedno z naszych zwierząt urosło i stało się mułem. Które? Które z tych zwierząt? Której z nich? Gdzie ona jest? Tutaj jest, to pies. Dobra, tutaj mamy kilku imigrantów, którzy przybyli. Poczytajmy o nich. Gdzie są nasi imigranci? Przybyli stąd i my się musimy nimi zająć. Co oznacza, że trzeba dobudować łóżek, dobudować farm. A to zaraz, to za chwilę. Najpierw potrzebujemy też więcej jedzenia. O, wykopane. Trzy, teraz tak. Czy mogę zbudować miejsce na farmę? Nie mogę. Nie mamy tutaj ani soli, ani nie mamy błota. No dobra, ale mamy trochę zwierząt. Co za tym idzie? Możemy tutaj postawić tak. Rzeźnika. Super. Możemy postawić obok rzeźnika. Od razu postawimy kucharza. Czekajcie, rzeźnik, kucharz i oprócz rzeźnika i kucharza, ja myślę, że w tej wspaniałej twierdzy nie obędzie się bez rzeźnik, kucharz i ktoś, kto będzie skurował, tak? A można nawet kupić, można zbudować sklep kogoś, kto będzie zajmował się łapaniem szkodników. Dobra, najpierw zbudujmy te trzy rzeczy. Jeżeli chodzi o kopanie, to tutaj trzeba, może nie tutaj, ale stąd poprowadzimy tunel dalej i tutaj zbudujemy, a nie, tu już nie mogę poprowadzić, to jest koniec mapy. Tak bardzo chcę uniknąć wody po tragedii pierwszej twierdzy. O, widzicie, tutaj już są jakieś podwodne akweny, że no staram się to omijać. Dobra, tutaj postawimy tunel prowadzący do kogoś, kto będzie łapał. O, super. Nasz przywódca ekspedycji zaraz wykopie coś. I wszystkie trzy rzeczy się pojawiły. Dobra. Tutaj u rzeźnika możemy zrobić tak. Wybrać jakieś zwierzęta, rozumiem, z terenów dookoła. Super. Tutaj możemy, potrzebujemy mleko albo jakieś ciało, żeby zdobyć skóry. Ok. A w kuchni tak. Złap jakieś zwierzę. Ok. Przywódca kopie tutaj. Super. Przywódco, czekaj. Potrzebujesz my jeszcze tutaj zamienić to miejsce w sklep. Przywódco, wracaj. Musimy zamienić to miejsce. Dokładnie, górnicy, pomóżcie im. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie łapał te szkodniki. A że mieliśmy tam martwego szczura, to nie ma co na to zwlekać. Dobra, farmienie i... O nie, potrzebujemy więcej miejsca. Ale zepsułem, dobra. Tutaj postawimy inne miejsce, inną rzecz. Piec? Wytwarzanie? Nie, to może nie piec, nie wytwarzanie, ale w naszej twierdzy na pewno przyda się jeszcze... Co to robi? Cukier, mąka i inne rzeczy. No super. Ule możemy mieć, ale ul kojarzy mi się z tym, że te krasnoludy zostaną pogryzione.
więc... Tutaj możemy, okej, okay, tworzyć mleko i tak dalej. Dobra, zbudujmy punkt farmera tutaj. Dobra, i tutaj od razu chcę też zbudować schody. Tu. I poziom wyżej tu. Okej. Okay. Ciekawe, czy się dokończą te schody. Chyba nie. Jeżeli nie dokończymy schodów, to potrzebujemy kolejny tunel. Tym razem w tą stronę, bo naprawdę chcę zbudować tego kogoś, kto będzie mi łapał szkodniki. Przybył nasz kopacz. No i trzeba się zastanowić też, gdzie zbuduję pokoje. 13 krasnoludów, a nie ma gdzie spać. Ale zaraz to zrobimy. Ok, czyli tak. Tutaj trzeba wybudować mniej więcej tyle miejsca. Zaraz sprawdźmy, gdzie jest ten łapacz. Nawet nie tyle. Potrzebuję jeden rząd mniej. Ok. Czyli nie tu, a tu. O. A bo dobra, w sumie wykop to. Natomiast tu też można od razu wykopać miejsce na pokoje dla krasnoludów. Jak tylko zajmiemy się tym. Jedzenia jest więcej, picia jest więcej, mięsa mamy trochę mało, ale dobra, póki co mogą jeść grzyby, tak? Nasze krasnoludy. Drugi poziom powoli nabiera kształtu. To na pewno wszystko zakończy się katastrofą. Gdyż jeszcze trochę, naprawdę po omacku gram w tą grę, chociaż bardzo, bardzo mi intryguje. Dobra, mogę postawić tego sklep łapacza, super. Tutaj zajmiemy się kolejną pracą. W ogóle u góry trzeba zbudować jeszcze trochę drewnianych drzwi i łóżek. Gdzie są drewniane drzwi? Są łóżka. Czyli 7, 8. Potrzebuję jeszcze 6 łóżek. 6, super. I 6 drzwi. Gdzie są drzwi? 2, 3, 4. Ok, to jest pełne. Nasz szef tu kopie. Nasza wspaniała, najbardziej doświadczona z górników. Ktoś tutaj przyszedł zajmować się sklepem, w którym będziemy łapać szkodniki i jest to zrobione. Złap zwierzę i je okiełznaj, tak? Super. I teraz możemy tutaj, jak już mamy to zbudowane, zbudować kilka małych pokoi. 2, 3 pokoje. 4, 5, 6. Dobra, niech będzie 7 pokoi dla tych pierwszych krasnoludów. A te nowe krasnoludy mogą póki co, zanim nie rozbudujemy fortecy, siedzieć sobie w dormatorium, tak? I tam odpoczywać w tych wspólnych halach. Dokładnie tutaj. Bo kopcie krasnoludy, super wam idzie. O, trochę nam spadło drinków, ale my sobie to zaraz naważymy więcej tego. Tak. Trochę więcej, o, drinków się zrobi. Zejdziemy poziom niżej, teraz ściany. Trzeba pobudować, żeby nam nie marudzili. Tak, 2, 3 ściany. Cztery. Jeszcze trochę ścian. Tak, więcej ścian. Tutaj muszą być prawdziwe takie
krasnoludzkie sypialnie. Ok. Jeszcze jedną ścianę, damy radę. Mamy tyle kamienia, że nie powinno być z tym problemu. I teraz mogę zbudować też trochę drzwi. A to są drzwi, super. Teraz postawimy jedne drzwi. Buduj. Buduj. Tak jest, a nie mamy drzwi, dobra. Ale możemy zbudować też trochę łóżek. Jedno łóżko. Nie, może nie krzesło. Ale drugie łóżko. Trzecie łóżko. Nie mamy już więcej łóżek, dobra. Na razie niech zbudują to wszystko, moje krasnoludy. Zerknę na piętro wyżej. Tu się jeszcze wszystko buduje, dobra. Będziemy mieć jeszcze trójkę drzwi. Będziemy mieć trochę łóżek. Tunel co prawda dalej niedokończony, mój podziemny, ale nad tym też popracuję. I nasza 13-osobowa forteca póki co wygląda w miarę. Jest środek lata, jeszcze nic nam nie zagraża. Postawiliśmy pułapkę, jakby ktoś chciał wejść do twierdzy przez te nasze wspaniałe drewniane drzwi. No i liczę na to, że jakoś dotrwamy do zimy. Ta gra jest tak ogromna, że nauczenie się jej zajmie mi absolutnie lata.